Po rozpoczęciu II wojny światowej 7 września 1939 roku Henryk Chmielewski opuścił Warszawę i dotarł do Łukowa, a już w październiku powrócił do stolicy. W marcu 1943 roku złożył przysięgę i został żołnierzem Armii Krajowej. Otrzymał pseudonim Jupiter i walczył za wolną Polskę. Babcio Chmiel jest znany z bardzo popularnej, ukazującej się od 25 października 1957 roku serii komiksów Tytus, Romek i Atomek. W 2006 roku komiks ten został uznany za najdłużej ukazujący się polski serial komiksowy.